Mucieło się po to, co było oddzielić śmielniane od słumy. Jak się już wytłukło tymi cepami, to trzeba było słumę lnianą odłożyć, a simię razem z plewami dokładnie pozamiatać, by zodne ziorko się nie zmarnowało. Jak był bogaty gospodarz, to miał wialnię i wialnią oddzielał simię od plew, ale mało takich na wsi było. Ci, co nie mieli wialni, to z przetaka na dworzu wietrzysko wywiął oplewy. Takie cyściutkie simie tata wieźli do Wolejorza na Rudę, do Woldera. Łod Wolejorza przywozili w bańce i flaskach cyściutki olej, a w workach makuch, co go się dawało cielętom. Teraz weźmy się za wymłócono lniano słumę. Na różnych wsiach różnie gospodynie robiły. Niektóre moceły te wymłócone lniane łodygi w sodzawkach przez porę niedziel, co by słuma zmiękła i przy miądleniu lepiej oddzielało się włókno od poździerzy. U nos rozkładało się na paświsku, jak krowy lustrowe wyzarły, co by ta lniano słuma na rosie zmiękła. Trzajo było co jakiś czas przewracać, co by i trowa nie przerosła. Jak już słuma była rychtyk, kruchutko i później wysusuno, to nadsetca z namiądlinie. Miądlackie robiło się zawdy po wykopkach. Musiał być ładny, słoneczny dzień, byle nie za gorąco, nie za zimno, by nie mzeł des, bo to była robota na dworzu i było to spore wydarzenie. Przychodziły sąsiadki, porę kumosek, każdo ze swoją miądlicą i cierlicą, ale nim przysły, to tata już rozpoleli łogiń w takim głębokim dole, na ten dół położyli drewniane drągi, a na tych drągach kładło się lniano słumę, co by przy miądliniu była suchusieńko. Trzeba było pilnować, ażeby łogiń nie był za duzy, by się słuma nie zajęła, bo wtedy byłaby ogromna strata. Nie byłoby słumy, nie byłoby miądlinio, nie byłoby nici, nie byłoby nic.